Cześć, cześć, witam Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj postanowiłam, że trochę Wam opowiem o książkach, które zmieniły moje życie. Niestety nie mam tych książek przy sobie. Będę Wam pokazywała tutaj na ekranie książki, które zmieniły moje myślenie i które tak naprawdę przeczytałam w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Na wstępie Wam powiem, że nigdy nie czytałam książek i byłam w ogóle wielką niefanką czytania książek, ale te książki dały mi myślenie, ponieważ chciałam założyć swój własny biznes, który mam w planach założyć. Te książki dały mi myślenie takie, że nie tylko to, że warto czytać te książki, ale również warto stosować tą wiedzę. Więc zacznijmy od pierwszej książki, żeby nie przedłużać, bo dzisiaj tak troszeczkę spontanicznie dla Was nagrywam. Piję sobie właśnie kawę, jest godzina 9, więc nie wiem, ile mi zostało czasu, żeby dla Was nagrać tego vloga. Ewentualnie jutro dokończę. Pyszna kawa. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie, że dobrze mnie słyszycie. Pierwszą książką będzie to pierwsza książka, która dała mi inne myślenie, natomiast staram się jeszcze wprowadzić te nawyki. To nie jest łatwe, bo to jest w ogóle nawyki jako samo to, tak zwane po angielsku habits. To jest jedna z najtrudniejszych kwestii w ogóle do wprowadzenia w życie. Tak jak mówiłam wcześniej, czytamy książkę i musimy ją wprowadzić w życie, co jest bardzo, bardzo trudne. Pierwsza to jest Atomic Habits, czyli atomowe nawyki. Ja czytałam wszystkie książki po polsku, dlatego że po angielsku wolałam sobie... To nie jest tak, że ja nie potrafię w ogóle angielskiego, ale wolałam sobie te książki wpoić po polsku, żeby w 100% zrozumieć i też jakby, żeby się przemóc do tych książek. Mi jest po angielsku się ciężko przemóc, bo dużo słówek nie rozumiem, ale postanowiłam sobie, że te książki również przeczytam w języku angielskim. Więc na razie przeczytałam po polsku, pomimo tego, że mieszkam w Nowym Jorku. Wiem, brzmi to nieciekawie, bo powinnam czytać po angielsku, ale przeczytałam po polsku. Więc pierwszą książką są Atomowe Nawyki. I te atomowe nawyki, powiem Wam, dają naprawdę zrozumienie tego, żeby wprowadzać codziennie nawyk, żeby codziennie robić coś, co nawet jeżeli nie macie na to ochoty, a coś, co przyniesie nam fajne, zaskakujące efekty nie za rok, nie za pół roku, tylko za parę lat. Więc te atomowe nawyki dały mi myślenie tego, że na przykład jeżeli będę codziennie ćwiczyła po 15 minut, jakieś rozciąganie, cokolwiek, da mi to, wejdę w nawyk ćwiczeń i dbania o siebie, ale również na pewno to zarzutuje w jakimśkolwiek procencie za parę lat. Także ta książka, nie chcę Wam tutaj za bardzo spoilerować tych książek, ale tak w wielkim skrócie chcę Wam opowiedzieć, że ta książka dała mi myślenie tego typu, że powinnam codziennie robić jakąś daną czynność, na przykład codziennie wypijać zielony sok. I też również bardzo mi się podobało w tej książce to, że nasze otoczenie kreuje nasze nawyki, czyli przez to, że na przykład nie przygotujemy się odpowiednio wieczorem do tego, żeby po prostu rano na przykład przygotować się lepiej do pracy, czy na przykład, nie wiem, nie odłożymy telefonu wieczorem, to będziemy spali z tym telefonem, co skutkuje to na przyszłość, czyli po prostu rano wstaniemy za późno, niewyspani i tak dalej. Także to jest walka o, że tak powiem, o coś, o co ja walczę codziennie sama ze sobą. Toczę walkę teraz sama ze sobą, więc polecam Wam tą książkę, jeżeli ktoś z Was również chce wytoczyć tą walkę sam ze sobą. Druga książka to zdecydowanie Rich Dad, Poor Dad, czyli tak zwany bogaty ojciec, bogaty syn. Jest to tak zwany, chyba już każdy z Was wie, że jest to tak zwany Robert Kiyosaki, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, ale jest to kwadrat przepływu pieniędzy, który ja postanowiłam, że zastosuję w moim prawdziwym życiu. Mamy kwadrat P jako pracownik, mamy kwadrat S, mamy kwadrat B jako biznes i mamy kwadrat I jako investment. Czyli mamy 4 kwadraty przepływu pieniędzy. Oczywiście P to jest pracownik, czyli my pracy na etacie, gdzie to nie jest oczywiście złe, no to wiecie, jeżeli ktoś ma super szefa, jest zadowolony ze swojej pracy, to jak najbardziej, to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast ja widziałam ten kwadrat po swojemu, czyli widziałam, że jestem pracownikiem, miałam swoją poprzednią pracę, którą bardzo lubiłam zresztą, ale zawsze będę pracownikiem w tej mojej poprzedniej pracy.
będąc w nieruchomościach w Nowym Jorku, teraz zaczęłam pracę jako operator manager dla teamu, czyli jakby asystentka teamu, oczywiście z licencją, gdzie na przyszłość mogę być sama zatrudnionym agentem, czyli będę w kwadracie S. Potem będę miała swój własny team, powiedzmy za 3-5 lat, czyli przejdę do kwadratu B, czyli biznes, aż w końcu sama będę inwestować w nieruchomości w Nowym Jorku i przejdę do ostatniego kwadratu, do kwadratu I. Także ta książka polega na tym, żeby pokazuje jak przejść z kwadratu P do kwadratu I. I to był mój właśnie plan, żeby jakikolwiek, żeby właśnie nie tylko być w nieruchomościach, ale żeby właśnie przejść, to jest mój plan, żeby przejść do kwadratu I, czyli jak zostać inwestorem, ale to jest długa, długa droga, oczywiście, że tak, natomiast ta książka w fajny sposób wyjaśnia, że edukacja jest ważna, ale też jest ważne mieć swój biznes. I tutaj przechodzimy do kolejnej książki, również tego samego autora, to jest książka Jak pomagać innym, sieć. Tutaj zapomniałam teraz nazwy, wybaczcie, że zapomniałam nazwę tej książki, ale tutaj oczywiście Wam wszystko będę linkować i pokazywać. I ta książka również dała bardzo fajny obraz tego, że jak budować tą sieć biznesu swoją, czyli budować przede wszystkim kontakty, budować relacje. Ta książka dała mi również myśl taką, że trzeba otworzyć swoją firmę LLC, ponieważ można odliczać bardzo dużo podatków, czyli no i w tych książkach jest też zawarte to, że państwo nas nabija butelka, ale to już jest jakby, nie chcę na ten temat gadać tutaj, bo chyba każdy wie, o co chodzi i nie chcę, żeby ten filmik był zablokowany przypadkiem. Natomiast ta książka dała mi też poczucie tego, że w końcu muszę otworzyć swój biznes, mam w planie otworzyć swój biznes LLC, Limited Liability LLC Corporation, czyli będę właścicielem swojego własnego biznesu. Na początku pewnie nie będę nic zarabiać, ale na pewno będę mogła na przykład wiele rzeczy o sobie odliczać i pomimo tego, że dalej jestem na tak zwanej pensji, bo jestem pracownikiem, to gdzieś tam mogę otworzyć sobie swoją własną firmę, że przez 3 pierwsze lata będę mogła sobie na przykład odliczać podatek albo po prostu rozpocząć swoją działalność jako właściciel swojego biznesu. Działać na własną rękę, że pomimo tego, tak jak mówię, jestem pracownikiem, ale już będę przechodzić do kwadratu S i dzięki tej książce, że będę pomagać innym, a będę posiadać wiedzę na temat Nowego Jorku, posiadać wiedzę na temat ogólną, jak się ktoś przeprowadza do Nowego Jorku, będę pomagać innym, ale też będę budować swój biznes, bo może ktoś z Was w przyszłości mnie poleci komuś i powie, Aga, pomaga innym, bo na tym właśnie polega biznes, żeby pomagać innym, tak, żeby klient był zadowolony, żeby się cieszył, że jesteśmy w stanie mu pomóc. To jest tak samo jak z moją kwestią makijażu, jak wcześniej robiłam. Do dzisiaj gdzieś tam pracuję w makijażach i powiem Wam, że jak pomaluję kobietę, która jest tak szczęśliwa, która się cieszy, że pięknie wygląda, uczeszę jej włosy, to też jej pomagam i ona może mnie polecić innym. Także ta książka jest właśnie przede wszystkim, mówi o tej sieci kontaktów, znajomości, nie tylko, że przez... To są tak zwane polecajki, ale ta książka też daje dużo właśnie wiedzy na temat biznesu. I ostatnia książka na dzisiaj, taki trochę szybki film wyszedł, mamy już 9 minut 30 sekund. I ostatnia książka, którą dalej pochłaniam, to jest książka na temat zwiększ swoje IQ, na temat finansów. Tutaj również Wam linkuję tą książkę, tutaj również Wam pokażę, jak ta książka wygląda. Również czytam ją w języku polskim, ale tak jak mówię, te książki warto przeczytać w języku angielskim. To jest książka, którą warto przeczytać, dlatego że w szkołach, w podstawówce, w gimnazjum, w technikum, nie wiem jak ze studiami, bo nie mam studii, ale niestety nie mówią na temat finansów. Podejrzewam, że może gdybym poszła do Community College tutaj na Manhattan, gdzie mam jeszcze gdzieś tam w planie zrobić szkołę, prawdopodobnie gdybym poszła na business management, to prawdopodobnie bym miała zdecydowanie powiedziane, jak powinnam zarządzać swoimi finansami. Natomiast niestety od dziecka nas nie uczą tego w szkołach i wydaje mi się, że warto mieć wiedzę na temat swoich finansów, czyli jak budżetować swoje finanse, budżetować, może tak powiem, nie wiem, czy dobre słowo użyłam. I ta książka również dała mi myślenie tego, że to nie jest ważne, ile się zarabia. Najważniejsze jest, jak się wydaje, bo możemy zarabiać na przykład 50 tysięcy, a możemy zarabiać 150 tysięcy i będziemy wydawać kasę, nie wiem,
na torebkę. Ja kupię torebkę na przykład tanią za $15. Na przykład moja torebka, którą sobie kupiłam do pracy, to jest torebka typowa z Shein za $10. I tak myślą ludzie, którzy mają, chcą mieć swój biznes, a są ludzie, którzy rozwalają tą kasę, zarabiają o wiele większe pieniądze i kupią taką torebkę podobną, z bardzo dobrej marki za powiedzmy 600-700. Także tutaj jest jakby, ta książka nam daje poczucie tego, żeby myśleć, jak wydawać te pieniądze, jak mądrze wydawać te pieniądze. Na przykład 3% przeznaczam na, nie wiem, inwestowanie. 5% przeznaczam na saving account, czyli na moje, że tak powiem, oszczędności. Także wszystkie książki są dobre, jak zastosujemy tą wiedzę życiowo. Nie jest to proste, tak jakby ta pierwsza książka na temat swoich, że tak powiem, organizowania tych, jeżeli chodzi o nawyki. Jest to trudna książka dla mnie, ponieważ no nie jest to łatwe, natomiast wszystkie książki będą mieć sens, jeżeli nie ma znaczenia, w jakim języku je przeczytamy, czy w języku polskim, czy w języku angielskim. Najważniejsze jest tą wiedzę po prostu zainwestować i zastosować w życiu takim codziennym. Także to by było na tyle. Dzisiejszy taki ciekawy, mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałam do przeczytania tych książek. Tak jak mówię, wszystkie książki podlinkuję pod tym filmikiem. I trzymajcie się i do usłyszenia, do następnego. Papa. Jeszcze tutaj mam taki ostatni bonus do tego filmu, że tutaj właśnie dzisiaj akurat rozmawiałam o książkach i została mi polecona książka 740 Park Avenue. The Story of the World's Richest Apartment Building. I tutaj mamy na przykład mieszkania za 25 milionów. Zobaczcie, jakie piękne. Także taki mały bonusik.